Cześć, witam was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Disciples 2 Mroczne Proroctwo. Słuchajcie, mamy kolejną mapkę. Rozpoczynamy ją w dniu pierwszym. Dobra, to sobie włączyliśmy, to sobie odpalmy. Mamy tutaj, dobra, zobaczmy kogo tutaj. Okej. Celem. Czekajcie, gdzieś tu były obiektywy, nie? Mamy zniszczyć mrocznego elfa Lyfa. Reports from the east. Zanim on zniszczy elfy, czyli musimy się śpieszyć, tak mi się wydaje, tak? Dobra, musimy się śpieszyć, więc zobaczmy jaką tu mamy akcję. Aha, mamy łucznika, to go na pewno bierzemy. Rycerza. Czy chcemy dwóch tych? Na pewno sobie weźmiemy ciebie. I sobie już nic więcej nie weźmiemy. Chyba za szybko wziąłem tego naszego ucznia. Dwóch tych. Tu orki, gobliny i tu wilk. Wilk samotny, wilk zły. Wilk samotny, wilk zły. Proszę wilka samotnego, wilka złego tutaj będziemy jechali. Aha. Szybko i na temat. 22, 75, 80 i ty masz tam już do 500. Czyli na razie będziemy inwestowali w coś innego. Kula wigoru. Dobra. No to następna runda. Puszczamy. Okej. Trzeba się zorientować, w którym regionie mapy jesteśmy, żeby odpalić to dalej. Hatton. No dobrze, zobaczymy przeciwko komu walczymy. Mroczny Dark Elf Lyf, czyli podejrzewam, że... Dobra, demony są i chyba nie umarli, tak mi się wydaje. Chyba, że to będzie tylko... I nie umarli. Okej. Po raz pierwszy chyba walczymy z nieumarłymi, tak mi się wydaje. Nie pamiętam już w zasadzie, ale wydaje mi się, że to jest pierwsza mapa, gdzie walczymy z nieumarłymi. Mroczny Elf Lyf to chyba też był... On atakował śmiercią chyba. No i zaraz zobaczymy. Czyli tak, walczymy teraz kontra te rasy, które są za negatywne. Brany. No jeszcze po... Czekajcie. Tu chyba nie. Aha, tu jest końcówka mapy, tak? Tak mi się wydaje, że tu jest końcówka mapy. No dobra, zobaczmy. Wjedźmy sobie tutaj, na razie. No to ten rycerz to będzie albo z różdżkarką chodził. Albo będzie... Coś wymyślimy. 90. Nam przychodzi dziennie... Ile nam przychodzi? 150. Czyli już jeden budynek możemy kupić. Czyli najprawdopodobniej kupimy... 75. Domaga kupimy. Bo wy macie ile? 80. Najprawdopodobniej kupimy domaga. Potem kupimy do leczącej. I na końcu kupimy do gierków. Dobra, proszę pana, tego atakujemy. 141. 40. Tak, ty masz 40. Dobra, zabijmy was do kompletu. Tak myślę, jeszcze ten giermek. A nie, giermek tylko 15 daje, więc. Tak nie uderzycie, tak nie uderzycie. To tak trochę mało. Tego uleczymy. Tego machniemy. Jednak mis wszedł. I tego machniemy. No i pasuje. Ile dostaliśmy za takiego pana? 30? 15 tylko. To troszkę słabo.
To jest co? Archery. No. Trochę słabo, no ale co poradzimy? Są też archery. Trochę słabe te jednostki są tutaj. Ale może tu coś będzie fajnego w tym, w środku. Okej, na razie to nie wygląda za ciekawie. No ale chyba damy radę sobie coś tutaj jeszcze poskładać, to posklejać. No, jestem ciekaw, jakie jednostki początkowe dostali demony, a jakie jednostki początkowe dostali nieumarli. Żeby to nie było tak, że... Nie no, jakbym to przejął tutaj, te ruiny tutaj, to może bym miał więcej kasy, żeby coś tutaj pobudować. Jakbym miał troszkę więcej kasy, żeby coś pobudować, to... byłoby okej, chyba, tak mi się wydaje. Musiałbym też laskarkę kupić, żeby tam postawić do tego. Czekajcie, najpierw Magusa. Magus pierwszy awansuje. Yes. Dobra, tutaj zróbmy tak. I teraz tak, ciebie załatwiam. Okej. Ciebie załatwiam. Okej. Teraz tak, wytrzaskacie tego na pół. Dobra, teraz ja uderzę? Nie, ty strzelisz. 13, no to dobrego akurat atakujecie. No mis, idealnie. To możemy już dać następną turę. I dostałem 2 za takie coś, to dziadostwo. Oho. Goblin Archer, Ork i Ork. No, to damy radę. 150 tylko mi przyjdzie. To słabo. Chyba, że najpierw bym to zrobił. Mam nadzieję, że tam nie będzie za silnie. No bo szkoda by było, jakby moja armia umarła, nie? Ale dzięki temu bym kogoś tutaj jeszcze podszkolił. Nie no, te ruiny tak blisko to chyba nie... spowodują, że stracę jakąś jednostkę, bo mam tam siłę bojową. 15% zmniejszam obrażenia. Ryzykujemy, tak? Musimy się śpieszyć, żeby tutaj szybko przekpić, więc te ruiny chcemy podnieść, bo dostaniemy z nich jakąś kasę, tak? Chodzi o to, żeby te pierwsze poziomy zabezpieczyć sobie. Czyli potrzebujemy tutaj jeszcze, potrzebujemy raz, dwa, trzy. 600 golda potrzebujemy. I w zasadzie tą laskarkę by się kupiło już od razu. Kurczę, no. To są takie dylematy. Co tu iść, żeby było dobrze? Naprawdę, to trzeba... 3 razy się zastanowić, zanim coś... pójdzie dalej. No dobra, spróbujmy najpierw to. Bo i tak nie mogę kupić. Aha, ty załatwiasz mi. To tak słabo. No. Dam szybką walkę, będę uciekał. No nie za bardzo mnie to ucieszyło, powiem wam. Nie ucieszyło mnie to wcale. A tam już nie mam przejścia. Nie ucieszyło mnie to wcale. No dobra, no. Straciłem tył. Ten będzie kosztował 200, ci po 50 będą kosztowali. Ale żeby to kupić, musiałbym 300 wydać na... No nie jest to za fajne. No, dobra, trudno, mówi się trudno.
No to jest właśnie takie ryzyko. Czyli tak trochę straciliśmy. No ale nic za to nie poradzę. Czy teraz tą laskarkę kupić? Nie no, kupię najpierw budynek do ulepszenia w inkwizytorów. Czy może teraz weźmy tego rycerza i pójdźmy w... Nie wiem, jaka ta mapa jest duża, kurde. Ale inkwizytorzy to inkwizytorzy, nie? To jest zawsze ta odporność. Tak, wolę tych inkwizytorów. Walczymy przeciwko nieumarłym, więc... wolę tych inkwizytorów mieć, mimo wszystko. To było tu. Dobra, 140... Yes. 150 przychodzi... Aha, bo nie mam łuczników. No dobra, no to trochę słabo. 142... Proszę bardzo. 14. No, obrażenia wchodzą. To niestety trzeba powiedzieć, że obrażenia wchodzą. Muszę ciebie tak dziabnąć. Ile masz życia? 50. No to ty już się bronisz. Ty masz 24, ty też 15. No to też się bronisz. Po 7 ładujesz, a ty ładujesz 25. 140, no i coś mi to chyba umrze, znowu mi giermek umrze. No, chyba że... Umarł mi giermek, ale słabo. No powiem wam, że... Na szczęście mis. Ale ten będzie przynajmniej łowcą czarownic, nie? No dobra, ten będzie łowcą czarownic, okej. No, ale... No, powiem wam, że grubo. Grubo, tak jeszcze słabo nie zaczynałem. Piąty dzień, ja nie mam miksturek do wskrzeszania. Nie mam pieniędzy na wykup. Ani różdżkarki. Ta mana zawsze mi przyjdzie, więc na razie tej różdżkarki nie będę kupował. No, teraz zanim... Musiałbym 300... No tak z 600 muszę mieć odzyskanego kapitału. O, ci już tu płyną. No, ja mogę mieć takie dosyć porządne straty, to tak nie może być. Mam nadzieję, że to nie jest laskarka. A co to tam przyszło? Za bardzo mnie takie potiony gratuje. Aha, nie mogę nic wykupić. Ty nie dochodzisz do miasta, dochodzisz do miasta. Nie wiem, co tam jest. Następna tura. Będę miał... Czekajcie, 150 przychodzi, to będę miał 300, 440. Za 300 kupię i za... Oj... No to 150 kupię, tak? Braknie mi. Braknie mi 10. Tu jakiś elf przypłynął, nie zauważyłem, co to jest. Może faktycznie tego rycerza na razie wziąć. No.
No, to są ci. To bym musiał też gildię kupić i bym musiał kupić... Bo tak w ciemno atakować... No, mam bardzo pod górę, powiem wam szczerze. Mam bardzo pod górę i ta kampania może być taka... O, trzeba powtórzyć. Mam bardzo pod górę. I może być... Może być, że coś robię nie halo. Okej. Dobra, pomogę wam, jasne, że tak. Coś ci za jeden. Co tam macie? Powiedzcie mi, co wy macie. 40. Avenger 25-65. No fajnie, fajnie, że jesteście tacy, okej. No ale co mi to da? Jesteście tak słabi, że... No zobaczmy. Będę się bronił przed tobą. 26, 40. Kogo mi przerazisz? Nie ciebie, jakiegoś. Ciebie mi przerazisz. Uciekłeś, no dobra. No dobra, w każdym razie nie pozwolę, żebyś tutaj doszła, tak? Jednego uciekasz. No to będę cię smyrał w ten sposób. Uciekłaś, no dobra, no trudno. No okej, uciekłaś. Ja już cię nie mogę gonić. A chciałbym. Dobra, zobaczmy to tak. Kupmy sobie jednak tą świątynię. I w tej świątyni sobie... Teraz tak. W świątyni to jest tu. Wskrześmy was. I was. Dobra. I póki co zróbmy teraz atak na was. Okej. Okej. Dobra. Na razie jest tak. Tutaj. Wy koledzy, co tam macie? Diabeł i kultystę. 150 mi przychodzi. 150 mi przychodzi, to jest bardzo mało. Aby musiał coś sprzedać, może, żeby mi przyszło, żeby zarobić ciut więcej. Jeszcze coś kupiłeś. Tylko co? Złodziej? Nie może tam postawisz. Nie stawiaj tam jeszcze. Uff. To jest pytanie takie. Tym go na dwa razy zaatakować? Elfem? No tak, nie chcę, żebyś to postawiła. Przejmiemy sobie to miasto, wskrzesimy tego. Imperium ma mniej życia niż wszyscy, co to jest? Co? Nie, nie ty, nie ty, nie ty. Popełniłem błąd. Nie dojdziesz. Popełniłem błąd. Ale mam nadzieję, że to... Ten błąd nie będzie mi kosztował 100. I teraz tak, jakby tam się leczycie z tyłu. Może tego ulecz na razie. Okej, okay, teraz tak. Ty kolego, wyjdź. Weź tego giermka.
za ciebie. Wejdź sobie tu. Wskrześ tego giermka. To jest 50. Wyjdź. Przekaż go tutaj. Giermku drogi, weź tą 50. Okej. Weźcie sobie to tutaj, dajcie. Jest tak, ty elfie. Montuj w dół. To jest jakiś cymbał. Jest. I zaraz ty. Tego Mauruzena, proszę bardzo. Przyatakuj. Teraz tak. Ciach. Poczekaj. To pierwszy, ty się bronisz. 65, no i okej. Okej, dzięki temu ty się poleczysz troszkę. Ty się ulecz. Ciachaj go. I ciachaj go, dobra. Jakiś eks wpadł, tak? Może tego. 15, dobra. Jedź tutaj dalej. Czyli teraz tak, zobaczmy, bo pewnie tych mam nie, ci są zrobieni, ci są jeszcze nie zrobieni. Dobra, w zasadzie tamtego nie muszę tak szybko wskrzeszać, tego łucznika, bo on ma i tak więcej do ekspienia, on może być później ekspiony, więc na razie kupmy to i ulepszmy sobie te jednostki. Tak zrobimy, kupimy sobie to i ulepszymy te jednostki, dzięki temu one awansują. Taki jest pomysł właśnie. Niepotrzebnie poszedłem w tamtym kierunku. Ale zobaczmy, bo ja potrzebuję magii runicznej Infernala, tak? Tak, magii Inferna. Czyli dobrze by było teraz kupić mimo wszystko tą typiarę od... Od czego? No... Od kładzenia tych różdżek, nie? To jest właśnie fajne, że w tej kampanii cały czas jest stabilny taki poziom. Myślałem, że już im dalej, tym będzie... Okej, kupmy teraz sobie ten budynek. Jak zwykle ja wolę mieć leczących wszystkich, a nie jednego typa. Diabeł i ten, a tu dwóch kultystów. To będzie mi chyba łatwiej pokonać. Tak mi się wydaje. Okej, poczekaj. Dobra. Tak, kultysta, ty dasz z wszystkim po 15. Ja uleczę tylko jednego. Tylko kogo? No chyba... Chyba tego. Ty chyba Giermku też jeszcze nie ekspiesz, nie? No to mogłem Giermka leczyć. No ale to nic. Giermek chyba jeszcze nie eks... Boże, kogo ja uleczyłem? Giermka mogłem leczyć. Dobra, 550 i 425. Okej, ty już masz trochę więcej życia. I dajesz 30. No to już jakieś obrażenia z tyłu są i wchodzą. Dobra, ty idź tu. Ty, kolego, idź dalej. 90, 150 przychodzi. Jeszcze tu jest sklep. Tu jest sklep, tak mi się wydaje, więc tą kulę bym sprzedał w tym sklepie. Teraz tak, dajesz 30, więc może tam warto jechać? Nie, nie jest warto mi jechać do tych ruin. Tam nie będzie chyba nic takiego wartościowego, żeby tam było warto jechać do tych ruin. Chyba, żebym kupił tam właśnie... Do ruin tam wyślemy jakiegoś... Coś tu jeszcze leci, coś tu jeszcze... Laskarka, no tą laskarkę może... Tak będę tutaj stał...
Zrobimy tak. Może sprzedamy ten eliksir żelaznej skóry. Jakbyśmy sprzedali ten eliksir żelaznej skóry. Okej, dobra. Mam czas. Zrób tak. To sprzedasz. Co to daje? Zadaje 30 punktów obrażeń. On to zostaw na razie, może to komuś przekażesz. 240. Skrzeszamy. Lepiej niech ten exp... Dzięki temu, że się ten exp będzie dzielił, to ja będę mógł mieć możliwość... Jak mi się exp będzie dzielił na 6 jednostek, to później mi awansują wbrew pozorom, więc... Dobra. I od razu 40 się uleczysz. Teraz spoko. Ty się ulecz. Dobra. Ten awansuje już? Jeszcze nie. Jeszcze 10 potrzebujesz. Co tu jest? Ork. Oto na tym orku. Ty jedź tu. Dobra. To zrobiliśmy, więc mamy 10 turę. Jest chyba dobrze, tak? Już mamy w zasadzie taką stabilizację. Ten troszkę nam przeżył. Nadal nie przychodzi nam mana życia. Musielibyśmy kupić tą różdżkarkę. Teraz odkładamy na różdżkarkę. Na razie nie budujemy żadnego budynku, bo potrzebujemy 450, tak? Potrzebujemy 450, bo potrzebujemy kupić typiarę za 300 i potrzebujemy postawić różdżkę za 150. Czyli cel docelowy najszybciej to jest 450, potrzebujemy kasy. No dobrze, no ja sobie tak podjadę do ciebie, uszczknę cię, no i tak. Chyba że najpierw pana. Bo ty się troszkę za bardzo kręcisz. To co, może złodzieja najpierw jednak kupimy, mimo wszystko. No dobra, potrzebę. Czyli tak, a nie udam, bo nam przychodzi 150. Będziemy mieli 190 tylko. W ciemno to tak nie za bardzo mam ochotę atakować. Aczkolwiek mam 40 i 30, to bym mógł go załatwić, jeżeli bym miał tylko pierwszy poziom. On chyba nie ma pierwszego poziomu. Tak mi się wydaje. Bo przychodzi nam tylko 190, więc to jest bardzo... Bardzo mało nam przychodzi. Mam nadzieję, że tam dojdziesz. Dobra, pozwolę sobie na tobie tutaj... Coś jeszcze zrobić. 59... Ała! Nic się nie stało. 26. 51. Teraz tak, magiem sobie damy defensa, żebym mógł uleczyć ciebie bardziej. I jesteś pełni uleczony. I jeszcze ty nam awansował. No i pasuje. 470. Najpierw to, za 500. A co tu jest? Co tu pilnuje? Widzisz to miasto? Na razie może dajmy sobie spokój z tym. Aha, to jest w ten sposób. Dobra, pana tutaj możemy. Poczekaj. Możesz tego załatwić. Jednak nie. Możesz tego załatwić. Możesz tak uderzyć. Ty przejdziesz obronę, ty mnie uderzysz za 16, ja się uleczę. Ty go załatwisz. Ty tego pana tutaj potraktujesz odpowiednio.
Jestem ciekaw, czy zejdzie mu obrona, czy... I mój machnie wszystko, tak? Dobra, trafiliśmy. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. 15, no to jeszcze trochę jest. Tam sobie weźmiemy to. 150, mam nadzieję, że nam nie weźmiesz tego miasta. Aczkolwiek jakbyś chciał to miasto wziąć, kto tu jest najtańszy? Ty jesteś najtańszy. Sprawdzimy po prostu, co ty masz w sobie, tak? 150 to akurat byśmy kupili teraz różdżkarkę. Tak zrobimy. Jak ty byś mi zaatakował to miasto, to ja bym wiedział, co ty tam masz. Tak, taka korzyść. Dobra. Umieścił szpiega w naszych szeregach. Troszkę szkoda, że my w twoich jeszcze nie, ale na razie zaatakowaliśmy miasto, super. 105 dajesz, tak? Ile ty masz? 50 dajesz wszystkim. Szybko bym cię nie zaatakował. 105, 77. Teraz pytanie, czy ty się uleczysz, zostaniesz w tym mieście, czy nie? Wszystkim. Teraz jest takie pytanie. No dobra, przejąłeś, ok. Jakby mi się udało ciebie tutaj wykroszyć. W mieście siedzisz. Jak w mieście siedzisz, to nawet nie ma co cię ten. Kurde, no. Pięćdziesiąt to dwa ruchu, bo ty byś uleczyła 20. Może by mi się udało ciebie załatwić. Jaki tu jest pancerz? 10. Ryzykować? To jest pytanie, czy ryzykować? Czy mi się to... czy to ryzykować tu, czy ryzykować tu, w to iść? Yes. Jak myślicie? Na razie weźmy może ten skarb. Da radę go wziąć? Czy nie da radę go wziąć? Nie da radę go wziąć bez walki. Dobra, ryzykujemy. Kit z tym skarbem, może go odzyskamy później. 77. 40. Ty dajesz 100, ile dajesz? 80 chyba, tak? 49. 50 na 50, tak, taką wymianę robimy. 45 i ty dajesz 50. Co ty wskrzesiłeś? Nawet nie wiedziałem, że ty miałeś inkuba. I czemu tylko masz z przodu? To nie powinno mieć miejsca. Ty z tyłu nie zadasz obrażeń. A, on użył kulę, uff. Ulżyło mi. Misa to zrobiłem sobie. Dobra. Ja myślałem, że on skrzesił go. No dobra. To nam się udało. I teraz tak. Masz 54, więc nadal ty jesteś pierwsza, pierwszy, wy drudzy, trzeci i wy czwarty, w tej kolejności. 2000 potrzebuję kasy. Inkubus talizman. Life potion, dobra, to nam się przyda. Ten talizman sprzedamy zaraz. Nie!
Dobrze, że taka armia tutaj stała. No jeszcze nic, no jeszcze mi muszą zadać te obrażenia. No bez przesady. Wielki ogr. Dobra. Za 300. No to nie, mana nam się przyda jednak. Mana nam się przyda. Kupmy tą różdżkarkę. Dajmy im jej tego. I uderzaj tu. Dobra. I puszczamy turkę. Dobra. Ale to już zobaczymy, co będzie się działo dalej w następnym odcinku, bo jak zwykle przesadziłem z czasem tego odcinka. Oczywiście, że jeżeli podobała mi się moja seria, to dajcie mi łapkę w górę. Pamiętajcie o subowaniu mojego kanału i pamiętajcie o dzwoneczku. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!